Olsztyna, Buchholz. Wybija piłkę Jarzębowski. Jeszcze jest Meskia i 1-0 dla Stomilu Olsztyn. No i wreszcie ten Irakli Meskia potwierdził słowa swoje. Przez Gruzina. Za krótko wybita piłka przez Jarzębowskiego. Nie było tutaj nikogo, kto by tę strefę zabezpieczał. I w mojej ocenie troszeczkę centymetrów teraz jednak Salikowi brakło. Tym bardziej, że jeszcze był troszeczkę zasłonięty, bo to wyjście obrońców nie... Sięgnął piłki Szymonowicz w środkowej strefie boiska. Meski, ciekawe podanie, nie ma spalonego, darmochwał na poprzeczką. Praktycznie tego składu swojego nie zmieni. Zatrzymywany był Meski, ale nie przepisowo. Kiedy prowadzimy UKS, też był UKS i w ostatnim sparingu przed rozgrywkami doznał dość poważnej kontuzji, która trwała praktycznie pół roku. Meski, to właśnie ten piłkarz z numerem 9. Cóż, Kowalski. Zobaczymy, czy ta stracona bramka spowoduje, że Wigry jeszcze teraz odważniej zaczną grać do przodu. W drugiej połowie będą grali z wiatrem, to może będzie im łatwiej. No i teraz w ataku Olsztynianie. Meskia dobrą piłkę zagrał do Łukasika. No i naprawdę było groźnie. Zastanawiam się, bardzo czy potrzebne było wyjście bramkarza w ogóle posiadaniu zawodników Stomilu. Głowacki do Meski. Meskia, znowu był pomysł, widać to w tym zagraniu Gruzina. Podobne. Wykonawcą Łukasik. Łukasik, teraz tak. Niezła centra, ale broni Salik dwa razy fenomenalnie. Z dalekiej podróży wróciły Wigry. Pierwszy strzał i potem jeszcze poprawka. Awans i to samo, jeżeli chodzi o zespół z Suwał. Na faul, tak jest. Niepotrzebnie tutaj ciągnięty za rękę piłkarz Stomilu. Nieźle sobie radzą w tej sytuacji. Czystych bramkowych Wigry naprawdę wiele nie miał. Praktycznie poza tym straconym, gdzie cała linia defensywna popełniła. Podostrzeli teraz. Ale Stop!
to Szowa pewnie będzie szukał zejścia jeszcze do lewej nogi. Udało się wywalczyć stały fragment gry. Sobieraj. Lech atakowany w środku pola. Teraz dobrze zrobili to piłkarze Sominu. Marcin Warcholak, dlatego też to będzie daleki wrzut piłki w obręb szesnastki. Warcholak w kierunku Lecha, ta piłka zgrana jeszcze, próbuje Łukasiewicz, ale co istotne, Aluszyka. Widzieliśmy bardzo, bardzo dobre zejście. Przy piłce Kowalski, Kowalski do Bartosza Ławy, Ława zatrzymany przez Meskiję. Zobaczymy kolejny, gdzie się rozwija. Glauber pojawi się na boisku, a tymczasem centra na pole karne. Oj, Skowron, do czego tam doszło w obrębie 16. Na tym pojedynku. Calderon, prosty problem z przyjęciem piłki, zdeterminował tę sytuację na niekorzyść.